Żeby zrobić KitKata, trzeba być dobrym w choreograficznej destrukcji. Trudno pokroić wafle. Musicie upiec cienkie i chrupiące, ale nie mogą być z bąblami ani przypalone. A potem pokroicie je w paseczki, ale tak, żeby się nie pokruszyły. Mają być trzy warstwy w czterech połączonych batonikach. Każdy powinien być odsunięty od sąsiedniego, bez uszkodzenia wafli w środku. Właściwie utemperowana czekolada sprawi, że na dnie rowków między batonikami znajdą się idealnie uporządkowane kryształki tłuszczu, które ułatwią odłamywanie. Macie 2 godziny na otworzenie KitKata. Czas start. W tej konkurencji liczą się tekstura i czas. Najpierw muszą zrobić smaczny i odporny wafel, który wytrzyma krojenie, układanie i oblanie czekoladą. Są 3 warstwy. Odpowiednia ilość czekolady do wafla, idealna mieszanka. Pomiędzy są warstewki czekolady. Uzyskanie idealnej zewnętrznej, kruchej i błyszczącej warstwy czekolady zależy od sposobu jej temperowania, czyli procesu podgrzewania i studzenia, w którym tłuszcz kakaowy krystalizuje, nadając czekoladzie satynowy połysk i łamliwość. Zwrócą uwagę na kruchość. Na szczęście umiem robić czekoladę.